Witam Państwa. Witam z niezwyczajnej okazji. Lada chwila w Warszawie, w Pałacu Kultury, odbędzie się 5. Kongres Wolności i Prawa Człowieka i Obywatela. Jest to wydarzenie, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, 2 kwietnia i 3 kwietnia. Oczywiście tych, którzy są w Warszawie, będą mieli bliżej, ale mogą przyjechać tak samo i z całej Polski. Otóż tam będziemy mówili o konstytucji, o praworządności, będą dyskusje, będą wykłady, będzie możliwość zadawania pytań tym wszystkim, którzy interesują się społeczeństwem obywatelskim i sposobem, w jakim oni sami mogą w tym społeczeństwie uczestniczyć. A dlaczego ja zapraszam akurat? Dlatego, że kongres otwiera wydarzenie, w którym uczestniczę jako członkini panelu, w którym występują jeszcze obok mnie profesor Anna Rakowska-Trela i profesor Mirosław Wyrzykowski. Będziemy mówili o konstytucji. Sama jestem ciekawa, jak ten bilans wypadnie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.